Was serdecznie i na ten trudny czas, wchodząc powoli w Wielki Tydzień 2020 roku, chciałbym Wam podarować ikonę krzyża. Podarować w tym sensie, żeby dać krótką katechezę do tego, co ta ikona przedstawia. Krzyż generalnie jest takim znakiem, na którym widzimy miłość Boga. Pan Bóg bardzo nas kocha, posłał swojego Syna, a ten był gotowy pójść, aby oddać swoje życie za nas i dla nas, z miłości. I dlatego w tym czasie, myślę, szczególnie jest istotne, aby tą tajemnicę miłości Pana Boga rozważać, bo mogą przychodzić takie pokusy, że możemy myśleć, że Boga nie ma, że Bóg się odwrócił, że Bóg zapomniał o nas, że nas nie kocha. Ale Bóg jest i objawia się również w tych trudnych dniach. I ta Pascha, choć będzie zupełnie inna niż wszystkie, które może pamiętamy do tej pory, jest również dla nas szczególnym darem. Jeśli Bóg da łaskę, że będziemy żyli, to będziemy z pewnością wspominać ją do śmierci. Dlatego przyjmijcie ten prezent, dar tej ikony i posłuchajcie Słowa Bożego, bo robimy wiele rzeczy w tym czasie takich prewencyjnych i słusznie, ale myślę, że jest ważne, aby też mieć ten duchowy pokarm. Na krzyżu Jezus Chrystus w tradycji bizantyjskiej jest przedstawiony jak wąż, który wije się na palu. Pamiętacie tą sytuację, kiedy Izraelici szli przez pustynię i szemrali, i Pan Bóg na ten grzech szemrania zesłał im węże, które ich kąsały. I kiedy lud zorientował się, że grzeszył, że odwrócił się od swojego Boga, że narzekał, mimo że miał wszystko, co Pan Bóg przewidział dla nich na ten czas zapewnione, zaczął zwracać się na nowo do Boga. I Bóg dał Mojżeszowi ten znak węża na palu. I każdy ukąszony, spoglądając na węża, pozostawał przy życiu. Tylko dzisiaj, myślę, jest szczególnie ważne, aby spoglądać na krzyż Jezusa Chrystusa i aby to życie nie tylko zachować, ale żeby to życie zaczerpnąć. Tutaj w tle, w korpusie tego krzyża przedstawiłem 6 scen, które przypominają nam wydarzenia biblijne, szczególnie związane z tajemnicą przygotowywania się do chrztu. Dlatego nazwałem ten krzyż krzyżem katechumenów. I chciałbym, zanim połamię krótko to słowo, przedstawiając poszczególne sceny, przeczytać Wam fragmenty Ewangelii. Myślę, że to słuchanie tych fragmentów Ewangelii jest nawet ważniejsze niż ten komentarz krótki, który później Wam zostawi. Pierwsza scena przedstawia uzdrowienie niewidomego. Z Ewangelii według świętego Marka. Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Widzimy, że ten żebrak Bartymeusz był bardzo zdeterminowany do tego, żeby zatrzymać Jezusa. Zrzucił z siebie płaszcz, czyli właściwie dla żebraka to było wszystko, co miał. I pozwolił się poprowadzić za rękę do Jezusa. To są znaki bardzo pokorne i to są znaki, które świadczą o ogromnej determinacji tego człowieka. Z pewnością komentatorzy twierdzą, że on kiedyś musiał widzieć,
Dlatego wiedział, co to znaczy patrzeć na słońce, na gwiazdy, na trawę, widzieć kolory, widzieć drugiego człowieka. I dlatego, kiedy stracił tą możliwość, wołał jak wariat z głębi swojego cierpienia. I dlatego Jezus usłyszał go. Dlatego ta ikona, ten fragment ikony krzyża jest związany z naszą modlitwą. Bóg pragnie, abyśmy z głębi serca rzeczywiście wołali do Niego, z głębi swojego cierpienia, z głębi tego swojej może ślepoty, bo może nie widzieliśmy do tej pory, co od Boga otrzymaliśmy, jak wielkie dary, jak wiele łask, jak wiele możliwości. I teraz, kiedy te dary, łaski, możliwości się przed nami zamykają, zamiast właśnie szemrać, myślę, że warto wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Święta paschalne to są święta radosne. My dzisiaj mamy wiele, wiele powodów do zmartwienia. Ale chcę powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. Siedzi po prawicy Ojca, wstawia się za nami. I przyjdzie powtórnie. To chcę podkreślić z mocą, dlatego że z pewnością to, co dzieje się dzisiaj w świecie, jest przygotowaniem na powtórne przyjście Chrystusa. Ja nie chcę powiedzieć, że ono zaraz nastąpi, ale każde pokolenie ma swoje znaki eschatologiczne, które mają to pokolenie uwrażliwić na to, że jesteśmy tutaj na spacerze, na pielgrzymce i że nasze życie jest bardzo kruchutkie i że się kończy. I że przyjdzie ten moment, że z Panem Bogiem będziemy mogli się spotkać. Ci, którzy Go kochają, tęsknią za Nim, będą przeżywali Dies Natalis, to dzień urodzin wtedy. Natomiast ci, którzy są od Niego daleko, potrzebują, aby mogli przez nasze pośrednictwo również, przez doświadczenie tego, że będą kochani przez nas, doświadczyć miłości Boga. Życzę Wam dobrej Paschy. Niech te święta będą błogosławionym czasem, żeby nie stracić wiary, żeby nie zwątpić w miłość Boga, żeby przekonywać się, że On jest i Maranata, może na tą Paschę. Przyjdź, Panie Jezu.